Pan Roman Sołtys, poniedziałek, więc Chicago'skie Biuro Federalnego Departamentu Pracy melduje się u nas na antenie, bo troszkę się będzie, troszkę się będzie działo, troszkę się będzie zmieniać, ale to już na samym końcu moje pytanie. Natomiast dzisiaj porozmawiamy o tak zwanych domestic workers, czyli osobach, które pracują u kogoś w domu. Tak jest. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Bo mówiliśmy ostatnio o tym, że. W domu i wokół domu. Wokół tak i w domu. Że, że ta ustawa to nie mhm. tylko są osoby, które pracują. Jej ochronie podlegają nie tylko osoby, które pracują w firmie, w sensie fizycznie idą tak. do budynku, do fabryki, czy do sklepu, czy gdziekolwiek indziej, ale także osoby, które pracują Oryginalnie w domu. ta ustawa FLSA, The Fairly Personalized Act z roku 1938, nie, nie zapewniała takiej ochrony. Jak wiadomo, ta ustawa federalna zapewnia tę minimalną ochronę pracowników, e, którzy mają prawo do stawki minimalnej i nadgodzin. A, oczywiście z wieloma wyjątkami, jak już to wiemy. I dopiero w 1974 roku kongres podjął decyzję, aby wszyscy pracownicy, którzy pracują w domach prywatnych, e, domestic workers, e, także posiadali tą ochronę. I jak się można łatwo domyślić, też też z pewnymi wyjątkami, ale rzeczywiście osoby, które pracują w domach prywatnych i cała lista tych zawodów czy to może być kierowca, czy to może być kucharz, czy, czy pomoc inna domowa, czy do opieki, osoby, które są do opieki a te osoby podlegają prawu FLSA, a konkretnie ich pracodawcy to znaczy te indywidualne osoby czyli to nie tylko przedsiębiorstwa, ale indywidualne osoby, prywatne osoby lub całe rodziny, które zatrudniają daną osobę są odpowiedzialne za zarobki, za prawidłowe wynagrodzenie tych osób. I płatna godzinę, rozumiem. Tak, yy, tak. I to się, i, ale oczywiście trzeba, jest to bardzo skomplikowany temat. Ja to sobie przyniosłem parę takich, e, e, prawda, ściągawek. E, ściągawek, jak to, <laughs> s, bo wszystko się w pamięci nie mieści, ale y, mogę powiedzieć tak generalnie, że rzeczywiście na, po pierwsze osoby, które pracują bezpośrednio. Które są wypłacane i są zaczynane bezpośrednio przed, przez osoby prywatne w domach. Podlegają, podlegają tej ustawie, jak, jak wiadomo, muszą być wy w odpowiednio, ale różnica jest taka, że osoby, które tam mieszkają, bo trzeba rozróżnić jeszcze osoby, które dochodzą, mhm. dalej pracują w domu, dają na przykład do, do opieki a, albo do, do gotowania, do sprzątania czy do innych czynności wokół domu. Są, trzeba rozróżnić dwie sytuacje: osoby, które mieszkają i które. Przychodzą do pracy no, tak jak my przychodzimy. Zgadza się, zgadza się. No, z takim wyjątkiem, jak zwykle prawo nie, nie, nie jest w stanie przewidzieć każdej sytuacji, ale też jako live in, czyli osoba, chodzi o sytuację, gdzie. W Przynajmniej 5 dni ktoś pracuje, mieszka w danym domu, mm -hmm. prawda? I, I to też determinuje, c, 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 jak i, i w jaki sposób te osoby mają być, te, te minimalne wymogi są e, e, po prostu e, e, w ustawie przewidziane. To znaczy, w zależności czy mm -hmm. to jest osoba prywatna, bo można pracować, generalnie można pracować w danym domu, na tak zwanym domku, prawda, czy jako companion, albo czy jakaś lekka pomoc, czy, czy, czy e, al, e, i będą zatrudniani jak powiedziałem, bezpośrednio przez właściciela domu, czy przez pacjenta mm -hmm. konkretnie, albo też są do tego third party, czyli a, agencje, prawda. Mm -hmm. I już teraz powiem, że e, żadne wyjątki nie dotyczą Agencji czy pośredników, prawda? Jeśli, jeśli pracownik domestic worker e, i otrzymuje jego pracodawcą jest agencja lub jakaś firma. Jakakolwiek by to była, ta firma nie może, nie może zgłaszać żadnych wyjątków od stawki minimalnej i, i od nadgodzin. W odróżnieniu od samego, samego, samej indywidualnej osoby, czy to pacjenta, czy jego rodziny, te osoby mogą zgłaszać takie, takie, wyjątki. takie wyjątki. Sprowadzają się one do tego, że jedynie Stawka minimalna dla osób, żeby wyjaśnić już na początku jedną kwestię, dla osób, które mieszkają w domach swoich pracodawców mhm. i są wypłacani przez te prywatne osoby, jedyne co prawo przewiduje, minimalny standard, to jest właśnie minimalna stawka. I dlatego nie mamy zbyt dużo, zbyt dużo a, oczywiście zgłoszeń w tym sensie, że mówimy tutaj o, o 7:25 na godzinę, prawda? Wszystko się zmienia, jeśli to jest agencja, lub, lub, uh, lub uh, agencja, lub zupełnie firma, która się tym zajmuje. I są takie firmy, które e, dostarczają, można powiedzieć, zapewniają, e, Pracowników domowych. tak, tak, domowych mhm. do opieki, prawda? wtedy, wtedy można rozważać kwestie wtedy można rozważać kwestie wyjątków, prawda? Jak powiedziałem, trzeba cały czas myśleć o tym, czy, czy w zależności, czy ktoś mieszka na stałe na domku, czy nie mieszka, prawda? Czy to znaczy, Bo gdyby że nie jest... mieszkał, mm -hmm. nie ma żadnych różnic między normalnymi pracownikami i nie można zgłaszać żadnego czy wyjątku. Właśnie to miało być moje pytanie, czyli, że jeśli ktoś mieszka y, u swojego pracodawcy, tak? Bo taka jest mm -hmm, praca, mm -hmm. że, 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 że jest live in to wtedy co, nadgodziny się nie liczą, czy liczy się jakoś inaczej? Na czym polega ta różnica? No właśnie, na tym, że na przykład nadgodzinie osoba prywatna nie musi wypłacać nadgodzin takiej, takiej osobie. W, w odróżnieniu do, do, jeśli ta osoba jest zatrudniana przez firmę, prawda? Wtedy jedyne i nie ma takiej możliwości, aby, jest taki wyjątek od, od od zasady minimalnej stawki y, jest wyjątek, nazywa się companionship, kiedy. Kiedy większość czasu dana osoba spędza po prostu na towarzystwie, mm -hmm. a, a my to za mamy taką magiczną liczbę 20%, to znaczy, że 20, poniżej 20% ich wszystkich godzin, obowiązków, może wtedy polegać na prawdziwej, na przykład na gotowaniu, na sprzątaniu. I taki przykład podam, że y wiadomo, jeśli ktoś jest y living companion no i, y i ta sama osoba jeszcze, ta, ten sam pacjent, czy ten w tym samym domu też jeszcze zatrudniają serwis sprzątający. no Trudno danej osobie wskazywać, że, że większość czasu spędza na sprzątaniu, czy na gotowaniu, czy na czymś, prawda? Także jest, jest to, jak powiedziałem, szeroki i dosyć skomplikowany temat. Bardzo ostrożnie podchodzimy, nie, nie, nie podejmuję się w tej chwili jakichś konkretnych, w tej chwili mhm. ani telefonów, ani oczywiście bierzemy telefony, a ja, ja zachęcam, ale wtedy będę musiał to zrobić bardzo ostrożnie. Dowiadując się na temat obowiązków, kto, kto płaci y, firmie, bo żeby skomplikować jeszcze bardziej sytuację, <śm> prawo federalne przewiduje wypadek, gdzie mamy dwóch lub więcej pracodawców, prawda? Także może być sytuacja, gdzie, gdzie w, w, pracodawcą jest i agencja, ale w pracodawcą może być też. W tym samym czasie um, dany, dany pacjent, dana, dana osoba, dana rodzina. Także to też jest kolejna kwestia do rozstrzygnięcia i, i tak, fajnie się uśmiecha, ale to no, jest prawda, bo to jest, bo to, jest to skomplikowane, mhm. Nakład, pewne, trzeba na, na każdy wypadek spojrzeć indywidualnie i rozważyć wiele kwestii. No, pierwszą jeszcze kwestią, którą w ogóle, tak jak przy wszystkich, tak jak przy wszystkich naszych problemach, to jest kwestia rozważenia, czy dana osoba jest naprawdę pracownikiem, czy jest tylko independent contractors. To jest to, to aplikuje do wszystkich wypadków. I też generalnie zakłada się, zakładamy, że pracownicy domowi nie są, nie są niezależnymi kontraktorami, prawda? ale to dalej trzeba sprawdzić. Wiadomo, że Sąd Najwyższy poradził i wyznaczył kilka takich kryteriów, którym się powinniśmy kierować. Ale jeszcze raz, to, to jest to skomplikowana, bo rzecz, którą trzeba indywidualnie zawsze, zawsze rozważyć. Panie Romanie, ja chciałam wrócić do tego, co pan powiedział, że y, jeśli, <grym> jeśli osoba, która pracuje w domu u kogoś, <grym> jest zatrudniona bezpośrednio przez tę osobę czy rodzinę, tak. to właśnie nadgodziny i takie różne rzeczy mogą, mogą nie obowiązywać, może być, może być poza wyjątkiem minimalną stawką, dokładnie, tak, poza, minimalną, poza stawką. minimalną stawką. Ale jeśli jesteśmy zatrudnieni przez agencję, to wtedy te wyjątki nie znikają. Tak. Wtedy już nie rozważamy, bo jak powiedziałem, jest, jest kwestia, e, dalej istnieje w prawie companionship exemption, to znaczy, jeśli ktoś ktoś e, do, e, jest zupełnie do, do, e, e, tylko do towarzystwa, prawda, e, w, nie wykonuje jakichś, prawda, e, e, zabiegów medycznych, nie gotuje, e, nie sprząta, nie, nie, nie sprząta, chodzi na zakupy. W tym sensie nie sprząta, że, i, bo bo wtedy się musimy zapytać o godzinę pracy, to też zostało wyznaczone w ustawie i też musimy się zapytać, ile godzin, powiedzmy, jeśli ktoś pracuje 10 godzin dziennie, z, tego, z czego jedną godzinę wy, spędza na, na gotowaniu posiłku, na sprzątaniu, to dalej jest to companionship, prawda? Mhm. Ale jak wspomniałem, to te rzeczy rozważamy, jeśli jest indywidualna opieka. Prawda? I pracodawcą jest, jest dana osoba fizyczna. Da, fizyczna dom po prostu, bo to może być też rodzina, członkowie rodziny. Mm -hmm. Prawda? Wtedy to możemy rozważać. Jeśli chodzi o agencję, nie mamy, nie musimy takiej kwestii, ponieważ nie, nie, nie mogą oni, nie mogą się powoływać na, na ten wyjątek. Także nie musimy już rozważać, a ileż to czasu spędza się na, na oczywiście na myciu, na pomaganiu, na sprzątaniu, na gotowaniu versus na samym tylko czyli towarzystwie. Wtedy, czyli wtedy dla takiej osoby godziny pracy to jest. Yy... To, to wyliczycie od momentu, kiedy musi, nie wiem, wyjść z tego pokoju, w którym to mieszka. Jest, jest to, regu to, jest, to jest jest... regulowane oczywiście, mm -hmm. bo mówimy o 24-godzinnej e, e, zmianie, można tak, tak powiedzieć. Bo jeśli, jeśli czas pracy jest poniżej 24 godzin, sytuacja wraca do normalnych, do normalnych reguł. To znaczy, że wtedy można odliczyć, załóżmy, czas na, na lunch. Ile, ale przynajmniej dłuższy niż, niż pół godziny, pół godziny lub więcej, mniejszych przewnie odliczamy. W wypadku osób, które mieszkają, pracodawca może legalnie odliczyć, oczywiście, czas na sen do 8 godzin. prawda. Jeśli ten sen jest przerwany, to ten czas, powiedzmy, czy to było pół godziny, na jakie, to oczywiście to zmniejszamy, musimy zmniejszyć. Wszystko jest po to robione, aby. Przekonać się, ile ile rzeczywiście dana osoba pracuje. Prawda? Także, w, w, jeśli mamy właśnie osobę, która pracuje 24 godziny na dobę, bo jest wiele takich wypadków, pracodawca, czego nie, możemy, nie musimy liczyć do czasu wynagradzanego, jest oczywiście czas na sen. Jeśli, jeśli rzeczywiście w ogóle nie jest w stanie dana osoba spać. I jest, jest jej sen przerywany, co, co wielokrotnie, no to rzeczywiście w ogóle nie możemy, nie, nie bierzemy. Są rzadkie, oczywiście, wypadki, mm -hmm. i, no i jest kwestia, kwestia jakiegoś a, a, no, rekordów. Radzimy pracow, pracodawcom, w tym wypadku osobom prywatnym, które są odpowiedzialne za, za wypłatę prawidłowych pensji. No, żeby, i to często widzimy, że. A, Proponują umowę, gdzie jest określony czas pracy, godziny pracy. I, i, i też zapisują godziny pracy, prawda? I to też te osoby, które pracują, muszą wziąć na siebie odpowiedzialność zapisywania tak naprawdę godzin pracy? No, zawsze? Nie, nie muszą, nie muszą. Oczywiście zawsze wszystkie, w każdym prawie, o którym tu mówiliśmy, o każdych przepisach, mówimy o tym, w tych przepisach jest jasno wskazane, że jest to obowiązek pracodawcy, nie pracownika. Ale, oczywiście, ale dla nas, dla naszego świętego ale dla spokoju? Same, oczywiście, mhm. oczywiście. Dla samego siebie, bo, bo to właśnie pracownicy poświęcają swoje życie i czas. I, no i zazwyczaj oni wiedzą, ile naprawdę pracują, ale obowiązek prawny spoczywa na pracodawcy. Panie Rowanie, to jeszcze numer telefonu dla wszystkich, którzy ewentualnie mają pytanie. Jest to 7, 312 kierunkowy: 758 1189. 312 758 1189 i Zachęcam Państwa do telefonu. Ja cały czas myślę y, o tym, co Pan powiedział: że, te, y, że jeśli jesteśmy zatrudnieni u kogoś w domu y, przez rodzinę, osobę fizyczną, mm -hmm. to te różne wyjątki obowiązują, ale jeśli zatrudnia nas agencja, to nie. To, to czy ja mogę, znaczy. Męczy mnie to, bo nawet teraz czytałam ogłoszenia o pracę gdzieś tam i na przykład jest powiedziane, że jest mhm. praca 5 y, dni w tygodniu na zamieszkanie. Mhm. Te 5 dni w tygodniu i wynagrodzenie powiedzmy, nie wiem, 250 dolarów za dzień. Czy wtedy dla Was wy to wyliczacie y, za te. 24 odjąć 8 na sen? Czy, czy taka osoba powinna? Podzielić na 7,25. I podzielić powinna... na 7,25. I I y, y, prawda? Y, albo 250 y, dzielimy przez godziny i widzi nam jakaś y, powiedzmy, widzi nam jakaś y, stawka. stawka godzinowa. I wtedy patrzymy, czy jest to 7,25, przynajmniej y, mniej lub więcej. Mm -hmm. Od tego zależy nasza reakcja. I, a, a jeśli chodzi o. Y, Kwestie takich ogłoszeń. No, nie mamy w, na podstawie samego takiego ogłoszenia. Mhm. O ile znam to z praktyki, często agencje po prostu pobierają dwutygodniowe wynagrodzenie, a potem już one nie wypłacają, bo jest zupełnie inna sprawa, bo mogą one dalej wypłacać, mogą używać funduszy stanowych, prawda? I jest to kwestia tylko techniczna. Także to nie jest stan odpo mhm. odpowiedzialny za, 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 za pensję, tylko dalej ta agencja. Ale jeszcze raz, może być sytuacja taka, że dwie, dwa podmioty, to znaczy ta konkretna osoba fizyczna, której oferujemy ten serwis, dla której pracujemy, i też agencja. Także zdarzają się takie wypadki. Ja przypomnę, że dotyczy to wszystkich podmiotów, które podlegają ustawie, to znaczy wszystkich firm, a też indywidualnych osób, że Odpowiedzialność jest poszerzona. Odpowiedzialność pracodawcy jest, jest poszerzona aż do osobistej odpowiedzialności za, za płace pracowników. To, Także... to dobrze wiedzieć i dobrze, że w 1974 roku? Pierwszym? Tak, tak. 74. tak 74. Rozszerzono, rozszerzono zakres działania ustawy federalnej i zapewniając osobom pracujących w domach, tym pracownikom domestic workers a zapewniając podobną ochronę. O minimalną ochronę, bo to, to dalej jest. Ja wiem, bardzo, to jest to bardzo, jest bardzo nisko. Właśnie dostaliśmy informację dla tych wszystkich, którzy gdzieś pracują z pensjami. Od 1 lipca znowu pensja minimalna w Chicago i w Cook County idzie w górę. Czy coś wiadomo, czy federalna też pójdzie w stawka? Czy Wy nie dostajecie takiej informacji, że coś się dzieje i może też pójdzie w górę? <laughs> nie. No, ja nie jestem <laughs> w tej chwili o, o, o tym powiadomiony, nie, 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 o jakichś planach. Ma to związek, to co pani powiedziała, stawki te lokalne są bardzo ważne, oczywiście, bo wtedy Wtedy, jeśli chodzi o godziny po, do 40 godzin w tygodniu lub poniżej, oczywiście nie mamy prawa wy, wymagać od pracodawcy, żeby płacił 15 dolarów mm -hmm. czy, czy 16 na godzinę, bo nas prawo limituje do, do, do tej federalnej minimal, minimalnej stawki 7,25, ale jak już wielokrotnie mówiliśmy, wszystko, wszystko się zmienia i prawo przewiduje, że gdyby pracownik pracował więcej niż Niż 40 godzin, czyli mówimy w tej chwili o, o nadgodzinach, wtedy do obliczenia należnego, należnych nadgodzin nie używa się oczywiście już 7,25, tylko tej już normalnej stawki, tej najwyższej, najbardziej korzystnej dla pracownika. Czy to będzie, czy jest w Chicago, no to będzie 15 czy 16 dolarów na godzinę. I od tej sumy, od tej sumy trzeba kalkulować nadgodziny. Dziękuję serdecznie. Jak to dobrze porozmawiać z kimś zapytać. I to samo radzimy wszystkim naszym słuchaczom. Jeśli macie pytania, jeśli wam się wydaje, że coś jest nie tak, albo może chcecie się upewnić, że wszystko jest dobrze, wystarczy złapać za telefon i zadzwonić, bo w Sikorskim Biurze Federalnego Departamentu Pracy są osoby, które mówią po polsku. Panie Ryszardzie, numer telefonu, bo zapomniałam. 312 758 1189. Moim i Państwa gościem był Pan Rashard, e, Roman. Roman Sołtys, e, Federalny Departament Rozliczko Pracy, Biuro <laughs> Chicagowskie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.